Dzień dobry Państwu, nazywam się Adam Hutyra. Jesteśmy właśnie po obradach powiatowego konkursu recytatorskiego. No i w imieniu jury chciałbym się z Państwem podzielić paroma spostrzeżeniami co do tego rocznego konkursu. Przede wszystkim chcieliśmy bardzo wszystkim nauczycielom i uczestnikom tego konkursu podziękować, że w tych trudnych czasach pandemii zdecydowali się nagrać ten tekst, jeden i drugi, wiersz i prozę, przysłać do nas. Zdajemy sobie sprawę, że czasy nie są łatwe, nie sprzyjają tego typu działaniom, więc tym bardziej jesteśmy Państwu wdzięczni za to i uczniom, i opiekunom, że podjęli ten trud. Jak co roku chcieliśmy się do Państwa odezwać, no w tym roku taką nietypową drogą, bo przez internet, w sprawie tego, co mogliśmy w trakcie tych prezentacji zobaczyć i podzielić się naszymi spostrzeżeniami. Zwykle po konkursie są jakieś warsztaty czy też rodzaj omówienia, więc korzystamy z tej nietypowej drogi, ale chcieliśmy do Państwa powiedzieć parę słów. Proszę Państwa, no nigdy dosyć o tym, o takich jakby podstawowych sprawach, o pewnych sprawach technicznych związanych z samym wykonaniem. Starajmy się, żeby nasze dzieci, nasze pociechy, ludzie, którzy wykonują te teksty, trzymali prostą sylwetkę, skupili się swój wzrok w jednym miejscu, żeby nie nadużywali gestykulacji. Gestykulacja, tak się nam wydaje, powinna być naturalna, wynikająca z ekspresji dziecka, ani nie przesadzona, ani specjalnie nieograniczana. Po prostu pozwólmy im na to, co jakby naturalnie się rodzi w trakcie mówienia tekstu, to co wynika z emocji. Oczywiście jeśli ta gestykulacja jest nadmierna, to starajmy się ją trochę ograniczyć, bo ona po prostu przeszkadza w słuchaniu tekstu. Pozycja jest wygodna, nogi są rozstawione mniej więcej na szerokości bioder. Wybieramy sobie jakiś jeden punkt, albo jeśli mamy komisję na sali, no to mówimy do kogoś komisji albo tuż nad ich nad wzrokiem, albo wybieramy sobie kogoś na widowni, koncentrujemy się i mówimy ten tekst. Dobrze jest, jeśli są dwa prezentowane teksty, czyli wiersz i proza, żeby między tymi tekstami była wyraźna przerwa. Tekst zaczynamy od jakiegoś skupienia na tym, co mamy za chwilę wykonać i dopiero wtedy zaczynamy ten tekst mówić. Kiedy kończymy jeden tekst, robimy małą przerwę, skupiamy się nad drugim tekstem, zanim ruszymy z interpretacją, no i zaczynamy ten tekst mówić. Bardzo dobrze, jeśli każdy z tych tekstów ma swoją jakąś puentę, czyli wiemy, że ten tekst się skończył, stawiamy kropkę, żebyśmy wiedzieli, że to już jest koniec. Jeśli chodzi o sam tekst, proszę Państwa, oczywiście mam nadzieję, że niedługo się spotkamy i będziemy mogli przeprowadzić sobie jakieś małe warsztaty, czy też porozmawiać o prezentacjach, które mamy okazję oglądać, ale wydaje mi się, że trzeba dobierać takie teksty, które po pierwsze dzieci interesują, młodzież interesują, a po drugie jakby są w ich zasięgu intelektualnym. Sugerowałbym, żeby raczej szukać tekstów, które dzieci po prostu, czy też młodzież rozumie. Bardzo często mamy do czynienia tutaj z autorami, no wielkimi polskimi autorami, jak na przykład pani Szymborska czy pan Różewicz, ale takie odnoszę wrażenie, że młodzież czy też dzieci nie do końca rozumieją te teksty. Więc wybierajmy takie teksty, które oni po prostu potrafią zrozumieć. Najchętniej takie teksty, które chcieliby powiedzieć. Jeśli chodzi o długość tekstów, to wydaje mi się, że nie tyle długość tych tekstów jest ważna, oczywiście są jakieś ograniczenia regulaminowe, ale ważne jest, żeby prezentacja była ciekawa. Czasami długość tekstu wcale nie sprzyja temu, żeby tekst był interesujący. Starajmy się, żeby to był nie nadmiernie długie teksty, ale interesujące. No i oczywiście, jeśli są to fragmenty prozy, starajmy się, żeby stanowiły zamkniętą całość, żeby to była jakaś taka historia, która się kończy, znaczy rozpoczyna i kończy. Jeśli chodzi o samą interpretację, no szanowni Państwo, nigdy dosyć powtarzania tego, żebyśmy nie pokazywali tego, co mówimy. Krótko mówiąc, żebyśmy nie ilustrowali gestami tego, co mówimy. Raczej też nie używajmy do mówienia tekstów, szczególnie jakichś tekstów wierszowanych dla dzieci, jakichś maskotek, które te dzieci trzymają w ręku. To im tylko przeszkadza w interpretacji, a tak naprawdę
nie pomagam. Wszystko to odbywa się w naszej wyobraźni, więc temu zaufajmy. Starajmy się mówić trochę dłuższą frazą, nie dzielić tak bardzo tekstów, bo one wtedy wpadają w jakiś rytm, który bardzo szybko nuży. Jeśli to jest tekst, niekoniecznie musimy mówić tekst do końca wersu. Starajmy się nabierać oddech lub stawiać pauzę w środku na przykład wersu i przenosić myśl na następny wers, żeby rytm i tempo tego tekstu się zmieniało. To sprzyja atrakcyjności tekstu. Oczywiście bardzo ciężko w tej chwili mi mówić o tym, bo trzeba by mieć jakiś konkretny przykład. No ale mam nadzieję, jak się coś zmieni, ja mam taką wielką nadzieję, że coś się zmieni i za jakiś czas będziemy mogli się spotkać na żywo, wtedy będzie nam łatwiej o tej interpretacji tekstu rozmawiać. Uważajmy też na takie przeakcentowanie, bardzo często jakiś wyraz jest wybijany, nie wiadomo dlaczego akurat ten. Starajmy się, żeby te teksty były płynniejsze. Jeśli mamy postacie, one bardzo często występują, szczególnie w prozie, to tak wydaje nam się, że oczywiście trzeba w jakiś sposób zaznaczyć te postaci, ale sama zmiana barwy głosu to jest za mało, bo ona czasami jest tylko po to używana, żeby podkreślić, że teraz jedna postać mówi, za chwilę druga. To, jak mówi dana postać, jest związana z charakterem, z temperamentem, ze stanem emocjonalnym, w jakim się znajduje. I tu chyba trzeba szukać tego zróżnicowania. Drodzy Państwo, no to są takie krótkie spostrzeżenia, które mamy po tym naszych dwóch dniach przesłuchań konkursowych. Jeszcze raz chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie, zachęcić do tego, no, że gdyby sytuacja wyglądała dalej tak, jak wygląda, żeby się nie zniechęcali i nadsyłali nam swoje prezentacje. My je tutaj staramy się skrupulatnie i dokładnie oglądać. O wynikach dowiecie się Państwo wkrótce. Bardzo dziękuję w imieniu całego jury i moim własnym za wysłuchanie tego krótkiego tekstu. Do widzenia Państwu.